Cześć, właśnie dojechałam do jednego z moich ulubionych miejsc w Singapurze. Jesteśmy nad rzeką, a dokładniej w miejscu, które nazywa się Clarke. Ciężko dziś będzie coś nagrać, bo niedługo będzie zachód słońca i akurat słońce mam za sobą, ale zobaczę, co się da zrobić, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby to miejsce Wam pokazać, bo tutaj jest po prostu przepięknie. Znajdujemy się właśnie nad rzeką singapurską, jeżeli tak można tłumaczyć Singapore River, tak mi się wydaje. Ta rzeka od momentu, kiedy Singapur stał się ważnym portem dla kolonii brytyjskiej, była centrum portowym. Właśnie tutaj nad rzeką singapurską znajdowały się bardzo duże magazyny, które nadal tutaj istnieją, jednak mają już zupełnie inną funkcję. Jeżeli spojrzycie w tę stronę, to tam właśnie znajdują się dawne magazyny, a więc ta rzeka tętniła życiem, ale tętniła życiem w sposób przemysłowy, można by powiedzieć, bo to tutaj był właśnie cały ruch związany z handlem morskim. Tutaj przechowywano rzeczy, którymi później handlowano dalej. Rzeka singapurska była wykorzystywana do handlu do drugiej połowy XX wieku i wówczas stała się bardzo zanieczyszczona. Wody tutaj były tak brudne, że to jest ciężkie do opisania. Dlatego rząd Singapuru zdecydował się zamknąć tę rzekę, jeżeli chodzi o handel, i wyczyścić całkowicie wodę. I to się udało. W latach 70. i 80. XX wieku rzeka była całkowicie zamknięta i poddano ją czyszczeniu, a tereny znajdujące się dookoła rzeki postanowiono całkowicie przekształcić i postanowiono, że tutaj właśnie będzie miejsce, w którym będzie tętniło życie towarzyskie, życie artystyczne, no że tutaj po prostu będzie się działo. No i dzieje się. Słuchajcie, na początku zaczęto przekształcać stare magazyny, ponieważ to są bardzo duże powierzchnie. A więc te magazyny zaczęto przekształcać w biura, zaczęto przekształcać w pracownie artystyczne. I tak naprawdę teraz tutaj znajduje się dużo różnych rzeczy. Znajdują się tutaj różne restauracje, miejsca coworkingowe, a za mną mówię o tych magazynach, które znajdują się po tamtej stronie. Natomiast za mną znajdują się budynki, które co prawda były bardzo zniszczone i rząd mógł odbudować tutejszą okolicę w zupełnie inny sposób i postawić jakieś nowoczesne budynki, ale całe szczęście podjęto decyzję, że stare budynki zostaną odrestaurowane, no i że zostanie zachowany ten kolonialny charakter architektury, która tutaj była od początku, kiedy Singapur tak naprawdę zaczął tętnić życiem. I całe szczęście, bo Clarke, czyli miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, jest przepiękne, kolorowe i jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać do Singapuru, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. To właśnie tutaj pamiętam, kiedy przyjeżdżałam do Singapuru 7-8 lat temu, czyli kiedy pierwszy raz tak naprawdę odkrywałam to cudowne miejsce, to tutaj przychodziłam ze znajomymi do barów, tutaj przychodziłam do barów, gdzie można było również posłuchać muzyki na żywo, tutaj można było poimprezować, pochillować. Dzieje się naprawdę. Nazwa tego miejsca to też ciekawa historia, bo ja przez 6 lat wymawiałam tę nazwę nieprawidłowo. Tutaj pojawi się nazwa, to znaczy tutaj pojawi się zapis tej nazwy i jestem ciekawa, jak wy byście wypowiedzieli tą nazwę. Jaka byłaby wasza wymowa? Otóż ja przez jakieś 6 lat nazywałam to miejsce Clarke Quay. A dopiero 3 lata temu chyba mój znajomy oświecił mnie i uświadomił, że tę nazwę wymawia się Clarke. Taka ciekawostka. Zaskoczyła mnie ta wymowa i dalej jakoś nienaturalnie dla mnie to brzmi, ponieważ no 6 lat nazywałam to miejsce zupełnie inaczej. No ale czas się przestawić. Renowacja tego miejsca, renowacja Clarke, została zakończona w 1993 roku, więc powiedzmy, że jest to taka całkiem relatywnie świeża sprawa. A nazwa tej okolicy pochodzi od imienia drugiego gubernatora Singapuru, czyli Sir Andrew Clarke'a, ponieważ to on sprawił, że to miejsce zaczęło tętnić życiem i to on w zasadzie nadał wygląd Singapurowi, sprawił, że Singapur stał się tak istotnym portem.
tak, żeby nie dawać Wam tylko suchych faktów, które możecie znaleźć w internecie, to powiem Wam ciekawostkę, że tutaj w barze, który znajduje się tuż za mną, który nazywa się Le Noir, były organizowane kilka lat temu imprezy dla modelek. I mój kolega Robert, u którego teraz się zatrzymałam, zatrzymałam się u mojego kolegi i jego żony, był tutaj PR-em, czyli ogarniał modelki na imprezy i organizował eventy. Ja poznałam się z moimi znajomymi, u których się teraz zatrzymałam podczas mojego pobytu w Singapurze, właśnie w Clarki, a dokładniej w tym barze. Natomiast tutaj już nie organizuje się imprez dla modelek, ale nadal dość sporo się dzieje. Aż tak dużo, ale to dlatego, że jest dość wczesna pora. Natomiast jak mogliście zobaczyć, to tam już rozgrzewał się zespół, który będzie grał muzykę na żywo. No właśnie, bo jeżeli lubicie muzykę na żywo, to Clarki będzie idealnym miejscem. W tych barach, które mijam teraz na swojej drodze, zazwyczaj można posłuchać muzyki na żywo. Co jest, no co nadaje po prostu idealny klimat temu miejscu. Zresztą jak mogliście zobaczyć, samo miejsce jest po prostu przepiękne i wygląda jak, no nie wiem, jakiś Disneyland powiedzmy. Kolory są tak niesamowite. O, a tutaj jako ciekawostka, zobaczcie, stare zdjęcia, jak kiedyś Clarki wyglądało. A troszeczkę się różniło od tego, co widzimy teraz, natomiast architektura została zachowana, więc propsy. A widzicie ten budynek? Tak jest, to jest właśnie Marina Bay Sands. Zdecydowanie polecam Wam przejść się wzdłuż rzeki, w stronę ujścia rzeki, czyli w stronę zatoki Marina Bay, dlatego że tutaj po drodze znajduje się bardzo dużo historycznych budynków, a Singapur jest o tyle cudownym miejscem, że te budynki są dokładnie opisane, tak samo jak zresztą wszystkie mosty. Tutaj znajdują się tabliczki informacyjne z pełną historią. Przed chwilą na przykład mijałam jeden most i tam była cała historia tego mostu, kiedy on został zbudowany i tak dalej, jak się przekształcał. A więc jeżeli macie trochę więcej czasu i macie ochotę poznać historię Singapuru, to myślę, że to będzie bardzo przyjemny spacer. Po drodze też, po drugiej stronie, teraz ciężko będzie mi to nagrać, ale tam znajduje się parlament singapurski, więc też ciekawa sprawa. No i jeżeli lubicie sobie zjeść i jeżeli lubicie owoce morza, to tutaj nad rzeką znajduje się bardzo dużo restauracji. Oczywiście nie tylko owoce morza, no ale tego tutaj jest po prostu najwięcej, bo znajdujemy się nad rzeką, która ma ujście do bardzo dużego morza. No ja, jak wiecie, owoców morza nie jem, ponieważ jestem wegetarianką. Jakieś inne opcje też tutaj się znajdą, więc nie martwcie się. Powiedziałam, że głównie owoce morza, ponieważ tutaj są takie akwaria dość popularne w Azji, gdzie są żywe kraby, ryby i tak dalej. Możecie sobie wybrać, na co macie ochotę. Natomiast jest kuchnia też inna tutaj. Tutaj widzę, właśnie jest jakaś restauracja, gdzie można sobie pierogi zamówić, chińskie oczywiście. Oprócz tego jest też kuchnia japońska. Widziałam już kuchnię indyjską, więc do wyboru, do koloru. I ja bardzo lubię to miejsce, dlatego że tutaj jest stara architektura z czasów kolonialnych, która jest przepiękna i właśnie to jest bardzo duża różnica pomiędzy Singapurem a Hongkongiem. I nie zrozumcie mnie źle, ja Hongkong bardzo lubię, natomiast w Hongkongu bardzo mało zachowało się starych budynków i wynikało to z różnych rzeczy. Wynikało to ze zniszczeń, ale Singapur też uległ bardzo dużym zniszczeniom. Przecież Singapur też był oblężony przez Japończyków.
Natomiast nawet zburzone budynki, które były wybudowane w tym stylu kolonialnym, zostały po prostu odrestaurowane, a w Hongkongu bardzo dużo tych budynków starych zostało zrównanych z ziemią i wybudowano tam nowoczesne wieżowce. W Singapurze oczywiście nowoczesnych wieżowców jest również bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale większość tych nowoczesnych budynków znajduje się na ziemiach, których wcześniej tutaj nie było. Otóż Singapur został, duża część ziemi w Singapurze została usypana później. To jest taki sztucznie dołączony teren, który wcześniej nie był terenem, tylko wodą po prostu. Pokażę Wam teraz, jak wygląda architektura w tej części Clarki, a w zasadzie to już nawet nie jest do końca Clarki, bo zbliżamy się do morza. A więc pokażę Wam po prostu, co widzę w tym momencie. Jak będziecie szli wzdłuż rzeki, to będziecie widzieli przepiękne budynki i część będzie takich budynków jak tutaj, czyli takie kolonialne budynki, które były stricte związane z handlem morskim. Ale oprócz tego są też budynki, które należały do Brytyjczyków i teraz większość z nich albo jest przekształcona w parlament, albo w budynki rządowe, albo w przepiękne hotele. Niesamowity kontrast. Z jednej strony odnowiona wioska rybacko-handlowa, z drugiej strony wieżowce. Tam mamy stare budynki kolonialne, które są przekształcone w muzea, w budynki parlamentu i rządu. A tutaj jest okolica, gdzie można sobie usiąść przy drzewkach, jest dużo ławek, jest też dużo takiej sztuki nowoczesnej, można by powiedzieć, bo teraz nie zdążyłam tego nagrać, ale tutaj znajduje się dużo takich statuetek w różnych dziwnych pozach i sporo osób przychodzi tutaj robić sobie zdjęcia z tymi statuetkami, więc tak naprawdę w Singapurze to w zasadzie wszędzie jest dobre miejsce, żeby sobie strzelić jakieś zdjęcie na Instagram. To miejsce na pewno pobudza wyobraźnię. Chciałam Wam jeszcze pokazać jeden wyjątkowy budynek. No cóż, pokażę Wam go na razie tylko z odległości. Jest to jeden z najbardziej znanych hoteli w Singapurze, który nazywa się Fullerton Hotel. Jest przepiękny, ale nie ma sensu, żebym teraz więcej Wam o nim opowiadała, ponieważ jest on dość blisko, ale muszę się zawijać, bo jest już po 6:00, a ja jestem umówiona na 7:00 na kolację z moimi znajomymi, a tam znajduje się stacja metra, więc myślę, że nie ma sensu, żebym robiła teraz kółko, bo po prostu inaczej się ze wszystkim nie wyrobię. A dziś spotykam się z kilkorgiem znajomych, których nie widziałam z jakieś 2 lata. No coś takiego, także zawijam się. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, żeby odwiedzić Clarki. To naprawdę wyjątkowe, przepiękne miejsce. Jak Clarki wygląda po zachodzie słońca albo kiedy zbliża się zachód słońca, bo wtedy wow, to miejsce jest tak kolorowe, że wygląda jak bajka. Ja niestety nie mogę Wam tego teraz wszystkiego nagrać, ponieważ moja wycieczka trwa tylko 4 dni i mam po prostu dzień wypełniony od rana do wieczora i mam tak napięty grafik, że po prostu niestety się nie wyrobię, ale mam nadzieję, że zobaczyliście dziś kilka ciekawych miejsc i że przedstawiłam Wam kilka ciekawostek z tych miejsc, które dziś odwiedziłam. A tymczasem ja jak zwykle dziękuję za to, że byliście ze mną. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!